Dzień dobry. Jest 9 czerwca. Data jest, wisi jeszcze na ścianie, ponieważ rozpoczyna się ten czas. Natomiast jestem niezwykle poruszona, wzburzona, ponieważ pan Andrzej Duda obudził mnie w 5:25 i dziękuję panu za to, ponieważ ma pan jeszcze do tego prawo, żeby mnie budzić nawet w nocy i cokolwiek, w jakikolwiek sposób budować jeszcze taką bardziej realną rzeczywistość niż tylko zabawa, która jest przede mną, tak? Więc wstałam, wyszykowałam się i zrobiło mi się tak przyjemnie. Wypiłam sobie kawę, umyłam włosy. I w pewnym momencie przeczytałam, chciałam przelecieć tweety, ponieważ jak Państwo wiedzą, to znaczy, jeśli nie wiedzą, to powtarzam. Na razie swojej pracy, one nie są już wypocinami, ponieważ osiągnęły swój cel i mam w tej chwili zadanie trochę szersze i większe, nareszcie. Nie jestem już taką drogą, wyrazicielem tej drogi i takim człowiekiem, który sobą samą rozrządza między złem a dobrem. Takim właśnie elektoratem, który nie chce. Chce wybrać prawdę, szacunek i dumę, ale z jakiegoś powodu nie może, ponieważ kłamstwa, pogarda i wstyd w różnym stopniu zarządzają moim życiem. Nareszcie, dzięki waszej pomocy, ten stół jest już na arenie, a nie jest areną. Także mogę na razie pozostawić tutaj jako symbol, po prostu już nie wchodzę na stół, już, bo stół był dla mnie, traktowałam go jak dach. W związku z tym, że jest już arena jest zadaszona, więc chronię Państwa tak od deszczu, trochę też od wiatru, od różnych, od śniegu. No nie wiem, jak to będzie długo trwało. Jak i od... Właśnie nie wiem, jak mam znaleźć takie wspólne słowo do tych, którzy kłamstwa, pogardę i wstyd nie mają w swoich kieszeniach, dlatego że tak jak ja nie mogą sobie poradzić z tym, że jednak w Polsce jest mnóstwo ludzi, jest 38 milionów ludzi i każdy w różny sposób został wciągnięty nie w swoje wojny, nie w swoje problemy. Ich przeszłość jest no taka, jaka jest. Tylko, bo to była dygresja, że nie mogę sobie poradzić, znaczy są ludzie, którzy kłamstwa, pogardę, wstyd mają za proch w swoich strzelnicach. Bardzo chętnie tym prochem strzelają, gdzie się da. No zobaczymy, jakoś to rozbuduję, bo do tej pory mówiłam, że zostałam obrzucona gównami, że czuję się jak w ubikacji. No to już powinno być, ale powiem, że słuchając pani Ochojskiej, tak się poczułam. W 2014 roku po raz pierwszy poznałam ją i ona dzisiaj
a całe szczęście zrobiła to nieco później niż pan Andrzej Duda, który jest dzisiaj moim dachem, także ona była druga. Okej, nie będę już rozwijać, po prostu mam kilka filmów związanych z panią, z pierwszym kontaktem z panią Ochojską. Mówiłam do ściany, bo wiem, to tych otwarć było bardzo niedużo, mówiłam po prostu do widzów, przepraszam, nie do ściany, ktoś to oglądał. Mówiłam do widzów, chcąc uwolnić się od tego, jak się poczułam po kontakcie z tą osobą. Ale potem, już od dawna, od jakichś 2 lat, zrozumiałam, że ja, nawet jeśli przyjmę jakieś niedobre rzeczy i ktoś ze mnie zrobi śmietnik albo ubikację, to ja nie mogę się uwalniać, nie mogę oczyszczać się na zasadzie takiej, że po prostu wyrzucam to przez okno. Że uwalniam się po prostu poza swój dom, poza teren tej areny i już reszta mnie nie obchodzi. Rozmawiałam kiedyś z takim właśnie, niedawno z takim człowiekiem, którego troszeczkę znam właśnie. Próbował mnie tak zachęcić. Mówi, co ty tutaj problem? Wyrzuć to wszystko przez okno. Ja natychmiast powiedziałam, mówi, ale tam są przecież ludzie. Ja nie mogę tak robić. No więc mam nadzieję, że chyba już jest okej. Dziękuję panu Andrzeju Dudzie za to, że stał się jednocześnie, to znaczy, no stał się, 5 lat jest jednocześnie wspierającym mój fundament. Nie jest moim fundamentem. Ani nie poszłam na wybory go zaprosić do swojego życia. Nie zaprosiłam go do życia 38 milionów ludzi, ale tak czy inaczej jest. Wspiera mój fundament, od 5 lat go buduję, odnawiam, nie rozbudowuję i przede wszystkim sprzątam, oczyszczam. Oczyszczam tak, żeby ten mój fundament nie kojarzył się z ubikacją. Nigdy więcej. To była praca 6 lat życia. I dzisiaj ta pomoc pana Andrzeja Dudy stała się również, ten fundament nazywam sufitem, nazywam zadaszeniem tej areny, która tutaj już się toczy. Stanowi to dla mnie niezwykły przełom, ponieważ nie o to chodzi, że się chce schować pod czyjąś pracę. Ten człowiek daje mi pozwolenie, żebym mogła poradzić sobie z tym, że do tej pory nie mogłam suwerennych i demokratycznych stanowień o swoim losie zrobić to tak jakby w jednym zdaniu. I to jest kapitalna wartość. I już nie muszę robić beznadziejnych prób wychodzenia. Znaczy, niektórzy, jak rozmawiam, to mówią mi, że oni nie rozwalają systemów. Jestem ostatnia, która chce to zrobić. Nie jestem anarchistką. Ale faktem jest, że wojna, które się dzieją na dachu, czyli dzisiaj na mojej arenie, nad moją areną, nie dotyczą te wojny ani mnie, ale jednocześnie muszę za nie płacić. W różny sposób muszę ułożyć na nich pieniądze, więc za każdym razem w tym momencie, kiedy robił się już kompletny kipisz, kiedy się kompletny chaos już robił tam na dachu i zaczynało cieknąć tu na nieustannie sprzątający teren
sprzątany teren, przepraszam. Sprzątam go nieustannie, nieustająco, ponieważ no, chcę jakoś żyć. I stale jakieś dziury, ten deszcz jest czysty, a czasem najczęściej jest kwaśny, a najczęściej jest jakimś roztopioną kloaką. Cieknie to i tu jeśli nawet sprzątam, to przez wiele dni po prostu śmierdzi. I w związku z tym po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji, w której mogę już nie używać takich dramatycznych i bardzo nieprzyjemnych skojarzeń z tym, że jestem człowiekiem i obywatelem, a muszę chronić siebie, znaczy skórka moja mówi o tym, że nim jestem, natomiast to znaczy odwrotnie, że wszystko to, co we mnie jest, jest człowiekiem i obywatelem, natomiast otaczam się jakąś pewną skórą, która chroni mnie od wyjścia w ogóle na zewnątrz. I każde wyjście na zewnątrz jest takim spotkaniem, na przykład z panią Ochojską. To niezwykle nieprzyjemne jest, ale dzisiaj chciałabym się z tym zmierzyć do końca. Wczoraj wieczorem ktoś zacytował pana Gadowskiego, to taki drugi człowiek, który uznaje, tak go poznałam, że trzeba tych ludzi, którzy nie rozumieją, co to jest zło, to znaczy, no, zachowują się jakby tak jak mówię, że rzucają kamieniami, czy gruzem, czy śmieciami, czy czym innym. Uznaje, że powinno się ich tarzać w sadzie ich kul. Jeśli rzucają we mnie kamieniami, to powinno się całą rodzinę i na 3 pokolenia z dołu tarzać ich w tych kamieniach. Albo, no jak przed chwilą mówię, że poczułam się jak w ubikacji, to każdy na 3 pokolenia w dół powinien być włożony do tej ubikacji, żeby już raz na zawsze znał zapach, smak, nie wiem, żeby stał się tą kupą na 3 pokolenia w dół. Ile w tym panu Gadowskim jest nienawiści? To niesamowite. Bo właśnie ta moja Elena dzisiaj no przechodzi przeszła przez takie doświadczenia. Pięłam się do góry i spadłam po to, żeby spaść z 54 piętra i doświadczyć, czy to, co we mnie mieszka, po tym doświadczeniu przeżyje. I przeszłam przez taką rurę kanalizacyjną, cieńszą niż w ogóle, gruba dość jestem, wiem. I czy przeżyję, czy wylezie tam coś, co jeszcze będzie w stanie dychać. Zrobiłam, to jest okej. I już powiem Państwu, Pani Gadowski i Pani Ochojska, że już będę pilnować tej areny, żeby żaden Polak i żaden człowiek na świecie już nie musiał przez takie doświadczenie przechodzić, żeby musiał wierzyć w to, że musi to wykonać, żeby jakoś sobie poradzić ze złem, żeby przeciwstawić się złu, żeby zachować swoją godność. Wie pan, panie Gadowski i panie Ochojska, ja mam 63 lata i ani nieraz zajmuję się selekcją, ani komu mam pomóc, nie zajmuję się selekcją, albo kogo mam zniszczyć, tak?
nie dzielę ludzi na tych, których mam wsadzić do gazu, a którym mam pomóc. Nie robię tego. I nie doświadczam, nie namawiam ludzi do doświadczania, wytapiania zła w takich różnych ekstremalnych doświadczeniach. Człowiek nie musi jeść bówien, żeby mógł wiedzieć, czym one są. Nie muszą nawet grzebać w gównach, żeby... Jest to w jakichś atawizmach człowieka. Człowiek nawet nieuczony, mając jeden rok od początku, zdaje sobie z tego, czy doświadcza tego, że to, co je, jest tutaj, a to, co wydala, jest pewną drogą. I to dość długą, jest to nawet na początku być może, że mniej niż dorosłego człowieka, ale jest w tym kilkadziesiąt chociaż centymetrów, tak? Więc między miejscem, w którym się coś je, istnieje droga, w której się nieco później wydala. Nie jest to jednocześnie, nie jest to w jednym miejscu robione tak, żeby człowiek musiał w ubikacji mieszkać, musiał w ubikacji jeść i musiał w ubikacji no, już nie będę tego rozwijać, jeść i że tyle ma miejsca, że musi to robić w jednym, na jednej arenie. A ja takie miejsce pracy w 2001 roku otrzymałam na czas nieokreślony w 2001 albo w 2000, to już detal. Dostałam pracę na czas nieokreślony właśnie w takim miejscu, kiedy musiałam jeść w tym samym miejscu, korzystać z ubikacji. Nie było to więzienie. I stąd doświadczenie pana Lisieckiego, który po wyjściu z więzienia, który dał mi nagrodę roku, a po dwóch tygodniach bodajże już znalazł się i to dwa tygodnie w więzieniu. Panie Lisiecki, było to niezwykle osobiste przeżycie, tak jakbym była razem z panem. Nie mam dzisiaj już normalnie zacząć, ale pan Gadowski i pani Ochojska, no musiałam troszkę po nich posprzątać, ponieważ posprzątałam dzisiaj, panie Gadowski i pani Ochojska, mogę już wam powiedzieć dzień dobry. Już państwo, po państwa już nie będę nigdy sprzątać. Bardzo mi jest przykro, że państwo przeżyli coś niesamowitego, rozumiem, coś niezwykle traumatycznego, że trawi to państwa życie tak długo i może na tym miejscu coś wykonam, coś innego. Panie Gadowski, pan się mnie spytał, jak w jaki sposób pan Jarosław Kaczyński i pan Lech Kaczyński uratował mi życie. No właśnie, no to zapraszam. Bo oni uratowali mi życie, a przez tyle lat, miałam 10 lat i przez tyle lat ci ludzie są traktowani w taki sposób, że wow, okej, już nie będę epatować emocjami, bo właśnie je wyrzucam. Rozumiem, pan. Przeszłość i przyszłość jest dookoła mnie. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj nad dachem,
I dzisiaj to, co ludzie wygrzebują z fundamentów tego domu, już mnie nie dotyczy. Przeszłość i przyszłość jest dookoła mnie. To, co jest złe, kopię i zakopuję, już nie dotyczy mnie, nikt już... mam tu takie zabezpieczenia, żeby już nikt tych śmieci tutaj nie wkładał, a jeśli to je szybko, mogą z zewnątrz przychodzić. Natomiast moje śmieci, te moje związane z 63 latami, już Państwa, one już nie zrobią tutaj krzywdy, nawet muszę. Natomiast to, co jest nad areną, jest takim czynnym, taką czynną próbą dogadania się przeszłości, a ja jestem specjalistką od wyciszania, bo trzeba to troszeczkę najpierw wyciszyć, potem można zrobić jakiś stół, można być również kimś innym. Za chwilę.